To ostatni odcinek przed świętami. Którymi? Nieważne. Program Dzień dobry. Witam serdecznie w czwartym odcinku programu żartowego. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Ścierski. Przypominam, że jest to program nadawany na żywo. Tak więc przechodzimy do żartów. Pawle, możesz zaczynać. Proszę, wylosuj sobie kartę. Ciekawe, czy jak polscy piloci lecą nad lasem, to mówią do siebie: widzisz tamtą brzozę? Ale bym ją skrzydłem otarł. Ho, ho, ale to wodna. Dobrze. Kartkę możesz wyjebać. Teraz ja. Pływak dostał skurczu na basenie, ale nie utonął, bo wziął leki przeciw bulbulbulowe. Trzmiel przyszedł do barbera, ale ten akurat przycinał komara. Teraz znowu ja, bo taką mamy kolejność. Kolega zawsze chciał być na szczytach władzy i twardo dążył do celu. Teraz jest kelnerem i rzeczywiście rozdaje karty. Za mojego psa zabrała się psia behawiorystka. Uczy go teraz komendy: szukaj grobu i pochowaj się. Wydaje się ją, gdy pies przeczuwa zbliżający koniec. Z minusów nauka trwa 16 lat. Hehe, ale beka. Wraz ze wzrostem temperatur mórz powinna w nich spadać zawartość tlenu. Jednak badanie rdzeni skalnych sprzed 17 milionów lat wykazało, że mimo panujących wówczas średnich wyższych temperatur, tlenu było w wodzie pod dostatkiem. Aha, czyli mamy to na piśmie. Można szczać do basenu. Szklane oko, zamiłowanie do chleba i seranie gdzie popadnie. To porucznik Gołombo. Gigantyczna, unosząca się na kanadyjskiej rzece Mackenzie, masa martwego drewna ma rozmiar Manhattanu i waży 3,1 miliona ton. A teraz, za sprawą ocieplenia klimatu, może zacząć się psuć w przyspieszonym tempie. Uwaga, mam prosty pomysł rozwiązania tego problemu. Jesteście gotowi? Okej, to on. Spalić. Kolega miał groźny wypadek, który wyłączył go z aktywności. Co prawda złamał tylko palec, ale niestety przed wypadkiem był praktycznie całkowicie sparaliżowany i ruszał tylko palcem. Jezus narodził się w stajni w otoczeniu zwierząt zagrodowych. O kurczaki! W pracy zajmuję się wpływem pozycji księżyca na odpływ. Jestem nieskutecznym hydraulikiem. Powoli zbliżamy się do końca. Internetowe randki bywają niezręczne. Ostatnio spędziłam wieczór z głęboko zranionym mężczyzną. Próbowałam jakoś zmienić temat. Spytałam go o plany na wakacje, a on tylko w kółko: błagam, zabierz co chcesz, tylko wezwij karetkę, bo się wykrwawię. Winne morderstwa okazały się szczeniaczki. Na miejscu były linie papilarne. I to chyba koniec żartów. Pudełko jest, jak ja to mówię, puste. Także dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Tobie, Pawle. Dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku na żywo. A po czym poznacie, że będzie na żywo? Zobaczycie.